Dzień dobry, zapraszam na drugi temat lekcji HiTu dla klas drugich, a dzisiejszy temat to wzrost wpływów ZSRS w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Przenosimy się do świata lat 70. XX wieku i zobaczymy, jak ówczesny świat komunistyczny stara się rozszerzyć swoje wpływy w różnych częściach naszego globu. Lata 70. XX wieku to czas odprężenia i rozbrojenia, bynajmniej takie są założenia. Związek Sowiecki znajduje się wówczas pod przywództwem Leonida Breżniewa, który stara zrobić się wszystko, aby bardziej zintensyfikować działania, które będą miały wpływ na poszerzenie wpływów komunistycznych w różnych państwach. Skąd taki pomysł? A no jest to skutkiem rywalizacji z Chinami, rywalizacji o to, kto będzie miał przywództwo wśród wszystkich państw komunistycznych. Rosjanie decydują się na różne metody w latach 70. Jedną z nich będzie popieranie miejscowych komunistów. Na przykład finansowano ich działalność, prowadzono działalność taką też propagandową, mówiącą o tym, że system komunistyczny jest najlepszy. Popierano sowiecką kulturę. Nie uciekano się również od popierania miejscowego wojska, czyli tam, gdzie będziemy mieli konflikty, to Rosjanie bardzo intensywnie będą w nich brali udział poprzez wspieranie pod względem militarnym. Następną metodą, jaką chce się pozyskać wpływy w państwach na całym świecie, w państwach komunistycznych, to będzie ekspansja gospodarcza. Podpisywane są umowy ze Związkiem Sowieckim, co też wiąże te państwa właśnie z tym terenem. Oraz kolejną metodą będzie działalność szpiegowska. Bardzo intensywnie działa Sowiecki Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB. Prowadzi działania szpiegowskie na szeroką skalę, ale też ma swoje takie oddziały, można powiedzieć, terrorystów, którzy gdzieś będą siali zamieszki w państwach, gdzie w sposób legalny sprawuje władza inna niż władza komunistyczna. Jak możemy sobie ten temat omówić? Warto jest podzielić właśnie na trzy części, tak jak jest w temacie, czyli zaczniemy od Ameryki Łacińskiej, co tam się dzieje, Afryka i przejdziemy do państw azjatyckich. Jak wygląda sowieckie zaangażowanie w Ameryce Łacińskiej? No tutaj już sam początek tego, że mamy komunizm, to będzie Kuba. Kuba, która była pod przywództwem Fidela Castro i wprowadza rządy komunistyczne. I po tym jak Kuba wprowadziła sobie rządy komunistyczne, to na terenie Ameryki Południowej uaktywniły się takie formacje lewicowe, formacje rewolucyjne, które zaczęły wpajać ludziom hasła właśnie reform społecznych, likwidacji ubóstwa, czy też to, że ludzie są tak bardzo wyzyskiwani. Oczywiście wszystko pod przykrywką działań komunistycznych. I w ten sposób rozpoczęły się pewne naciski na państwa. Oczywiście wszystko działo się za zgodą Rosji. I za zgodą Rosji mniejsze jednostki komunistyczne, które działały na terenie Boliwii, Peru czy Nikaragui, wprowadziły po prostu w tych państwach system komunistyczny. Inaczej sytuacja wyglądała w Chile, ponieważ w Chile mamy wybranego prezydenta, jest to Salvador Allende, który próbuje przeprowadzić reformy. Oczywiście są to reformy wzorowane na sowieckich reformach gospodarczych, ale on sobie obrał tak zwaną chilijską drogę do socjalizmu. I to nie każdemu się będzie podobało. W 1973 roku dochodzi do krwawego wojskowego zamachu stanu. Allende zostaje zamordowany, władzę przejmuje generał Pinochet. Pinochet, który chce po prostu uratować Chile przed socjalizmem, chce ustrzec kraj przed wpływami socjalistycznymi, czyli następuje odrzucenie komunizmu na terenie Chile. Władzę przejmuje junta i dyktatura Pinocheta trwała do 1989 roku i w tym czasie przeprowadzono w Chile szereg reform wolnorynkowych, zbudowano prężnie działającą gospodarkę, ale kosztowało to Chilijczyków śmierć tysiąca osób, więc nie do końca było to też takie czyste rozegranie.
W Ameryce Południowej pojawił się też taki, można powiedzieć, wzór rewolucjonisty. Wzorowano się na Che Guevarze. Che Guevara był, można powiedzieć, takim współpracownikiem Fidela Castro, który związał się z kubańską partyzantką Fidela, ale właśnie też działał na innych terenach Ameryki, a ostatecznie zginął w Boliwii. Jak wygląda przejęcie władzy przez komunistów na terenach Afryki? Omówimy teraz Afrykę. Tylko że trzeba sięgnąć do lat 60., kiedy to lata 60., to tak zwany rok Afryki, niepodległość, czyli przestają, państwa afrykańskie przestają być koloniami, odzyskuje niepodległość kilkanaście państw, no i te państwa próbują teraz przejąć, opanować komuniści. Te próby następują właśnie po dekolonizacji. Lata 70. to taki intensywny wpływ sowiecki na terenach afrykańskich. W latach 70. już pod ich wpływem znajduje się Egipt, znajduje się Libia, Somalia, Kongo, ale zaczynają też angażować się w inne tereny. Przykładem tu będzie Angola. Angola zostaje komunistyczna, ale do Angolii zostały wysłane wojska kubańskie. Tu 50-tysięczny korpus kubański trafia do Angolii. Oczywiście jest to wszystko za zgodą Moskwy, jest to omówione. Angola przechodzi na stronę komunistyczną. Wojna w Angolii będzie się kończyła dopiero w 1990 roku. Co prawda jeszcze kilka razy tam do walk dochodziło. Natomiast ostatecznie wojska kubańskie dopiero tak późno, one się wycofają z terenu Angolii i Angola przechodzi na stronę demokratyczną. Dzisiaj jest jednym z najbiedniejszych państw. Ale nie tylko Angola, bo komuniści rozszerzali też swoje wpływy na innych państwach afrykańskich. I przykładem będzie tutaj Mozambik. Mozambik, który przez 15 lat będzie miał wojnę domową. Również na stronę sowiecką przechodzi Somalia. Somalia, która utrzymuje bardzo ścisłe kontakty ze Związkiem Sowieckim, podpisuje kontrakty gospodarcze, zmienia gospodarkę w ogóle na wzór sowiecki. Podpisuje układ o przyjaźni i współpracy z Rosją. Somalia ogólnie stała się takim jednym z największych afrykańskich sojuszników Moskwy. I obok Somalii mamy państwo Etiopia, państwo, które przeżywa bardzo duże zamieszanie. W 1974 roku w Etiopii doszło do zamachu stanu i tam został zdetronizowany ówczesny cesarz. No i junta wojskowa, która przejęła władzę, odwróciła się od Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła współpracę z Moskwą. Znacjonalizowano przemysł, znacjonalizowano rolnictwo, wprowadzono gospodarkę centralnie sterowaną, czyli taki model, jaki panował w państwach komunistycznych. I wszystko szło w tą dobrą stronę, dobrą według komunistów, ale w pewnym momencie komuniści zaproponowali Somalii i Etiopii, żeby zrobić tak zwaną federację etiopsko-somalijską, czyli żeby połączyć te dwa państwa. No i tutaj władca ówczesny Somalii nie zgodził się na to, żeby połączyć się z Etiopią. Nawet do tej koncepcji namawiał sam Fidel Castro, żeby to zrobić. I władca Somalii zrywa kontrakty z ZSRS. Przypominam, że Somalia to było przecież to państwo, które było głównym sojusznikiem Moskwy na terenie afrykańskim. Zwraca się z prośbą do Stanów Zjednoczonych, bo chce rozpocząć wojnę z Etiopią. I Stany Zjednoczone, pomimo tego, że Somalia była agresorem, postanawiają udzielić się pomocy. W odpowiedzi na to Związek Sowiecki udziela pomocy Etiopii i wysyła tam około 1500 różnego rodzaju doradców oraz 15 000 ochotników z Kuby. Znowuż Kuba interweniuje. Wojna w Somalii kończy się w ten sposób, że to wysłanie kubańskich ochotników przeważa szale na rzecz ZSRS i w ten sposób Rosjanie mają w swoich rękach tak zwany róg Afryki i pozostają tam na terenach afrykańskich aż do swojego upadku, do 1991 roku. Więc ta Etiopia, która teoretycznie była po stronie
komunistycznej, ale przez to, że Somalia, która była obok, nie zgodziła się na sojusz etiopsko-somalijski, wywołana została wojna, niepotrzebna, bo i tak obydwa te państwa zostały niepotrzebne. Obydwa te państwa i tak zostały pod wpływem rosyjskim. Słowo niepotrzebna bardziej pod względem ludzi niż pod względem polityki. Natomiast jak wygląda tutaj sytuacja w Azji? Azja już nam jest wcześniej znana, ponieważ komuniści zaczęli to swoje rozprzestrzenianie komunizmu właśnie od Wietnamu, kiedy to w Wietnamie Południowym mamy rywalizację z Wietnamem Północnym, która ostatecznie przecież zakończyła się tym, że połączono Wietnam Północny-Południowy, wybrano jedną stolicę, wprowadzono system komunistyczny, ale dzięki działającym tam komunistom postanowiono rozszerzyć strefę wpływów komunistycznych na inne państwa. I w ten sposób, dzięki wsparciu Wietnamu, oczywiście za zgodą Moskwy, komunizm wprowadzono w Laosie. Poprzez to, że znowuż Moskwa wydaje zgodę na atak pewien, to Wietnamczycy atakują Kambodżę, robią porządek z Pol Potem, to jest na poprzedniej lekcji, i również zostaje wprowadzony system komunistyczny. Jest jednak jeden teren, który na terenie azjatyckim, można powiedzieć, stanie się gwoździem do trumny dla państwa rosyjskiego. W grudniu 1979 roku Rosjanie zdecydowali się na zbrojną po raz pierwszy ingerencję z wykorzystaniem swojej armii ludowej i mowa jest o Afganistanie. Mamy rok 79. Do lata 70. to Afganistan w ogóle znajdował się pod wpływem rosyjskim. Rosjanie przeprowadzali tam swoje reformy. Doprowadzili do równouprawnienia kobiet, zakazali kupowania żon, dokonali własnej, według systemu komunistycznego, parcelacji gruntów. No i coraz głośniej w Afganistanie zaczęły się pojawiać takie poglądy, że to wszystko jest niezgodne z tym, o czym mówią wartości muzułmańskie. Jest to niezgodne również z Koranem. I w końcu Afgańczycy nie godzą się na to, że ich wartości muzułmańskie zostają zaburzone i dochodzi do wybuchu powstania antykomunistycznego. Dodatkowo tam jest dosyć kiepska też sytuacja rządu w Afganistanie. Co prawda rząd jest komunistyczny, ale w tym rządzie też dochodzi do pewnych nieporozumień, bo część uważa, że należy wesprzeć komunistów rosyjskich, a część uważa, że należy wesprzeć komunistów z Chin. I w takiej sytuacji Leonid Breżniew postanowił nie czekać na to, co się będzie działo w Afganistanie. Opanował pałac prezydencki w Kabulu. Prezydent zostaje zamordowany. Do władzy dochodzą lojalni pracownicy Moskwy i wtedy oni formalnie proszą o interwencję Związku Sowieckiego przeciwko tym powstańcom. Chociaż to jest fikcja, ponieważ ta interwencja zaczęła się dużo wcześniej. Rozpoczęła się w takim razie wojna pomiędzy Afgańczykami, czyli mujahedinami, to jest partyzancka afgańska. Rosjanie wysłali specnaz, czyli wysłali te jednostki specjalne, komandosów, i nikt nie spodziewał się, że ta wojna potoczy się aż tak długo. Wojna trwała 10 lat, od lat 1979-80 do lat 89, i ta wojna uznawana jest za jedną z przyczyn upadku Związku Sowieckiego. Pokrótce omówiłam Wam, jak wyglądała sytuacja, jak Rosjanie rozprzestrzeniali swoje wpływy. Tekst jest dosyć przyjazny w książce, można sobie to jeszcze doczytać. Dziękuję i zapraszam na kolejną naszą lekcję.